Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z World of Conquesta, oczywiście Bizancjum. No i cóż, atakujemy Sofię, mam tutaj moich sojuszników Węgrów, którzy przyszli mi z pomocą, co mnie bardzo cieszy. I dzięki temu mogę tą zaatakować. Oczywiście bitwę zrobimy ręcznie. I mam ustawione, jeśli dobrze pamiętam, że mogę kontrolować Węgrów, więc wiadomo co to będzie, raczej to wyglądać, po prostu będę używać armii węgierskiej zamiast swojej. A nie, nie mogę, to dziwo. Więc dobra, postawimy to na razie tak. Nasza konnica pójdzie tutaj. I co tutaj zostało? Te oddziały tutaj. Dobra, damy im atak i przyspieszymy. Czy oni coś zrobią dla nas? Na razie komputer idzie wszystko pod nich. Nie, bardzo się nasze. My tu tych Bałkańczyków, Bułgarów. Zrobimy tak, zrobimy takie buty. A. Super. Komputer będzie iść do mnie, czy do tych? On idzie na środek. Nie odpowiada, więc tak, przyspieszymy i poślę tych najemników. No to są najemnicy, ich mi nie jest szkoda. I tych łuczników mi też nie jest szkoda, więc no, to mi może aggressive stance. Niech będą agresywni. Biegnijcie! Słowianie! Waszym celem jest zniszczyć to. Dobra. I tych Bałkańczyków też poślę. Bułgarów, przepraszam. Bułgarzy też do boju. Myślę, że tu idą chłopi na nas, więc luzik. Tu mają no tych Madziarów konnych. Dużo Madziarów konnych. No idą też ci. Więc dobra. I się wycofują o dziwo. Widzieliśmy 7 chłopa tylko na tym podejściu. Niszczcie to. Wycofać się, panowie, wycofać się. Wy też się wycofajcie. Ała, trochę to poboli. Ale dzięki temu ruszą Węgrzy. Ale trochę tych Bułgarów nam padło. No dobra, niech ci idą spokojnie. Kogo oni tu mają? Mają zwykłych tych. Chyba to są. Oż, to są zwykli ci. Tu są łucznicy, niestety. Kilku ich padło. No dobra. Dobra, wy. Niech się Węgrzy biją, mi to. Mi to nie przeszkadza, jeśli będą Węgrzy ginąć. Ja widzę, że ci prędzej sami pouciekają. No ale dobra. Niech wchodzą nasi sojusznicy. Niech idą na spokojnie.
Niech zdobędą dla nas to miasto w sumie. Dobra. Ty też idźcie już powolutku. Tutaj wpadło ich 300. Ładnie, ładnie czyszczą nasi. Dobra, wy tak ładnie spobiegnijcie. Wow, kolejni co spanikowali. Nie mówcie mi, że 130 chopa tak ucieka. Our men have reached the walls with their ladders. No dobra, nasi ci, niech podejdą tu. No. I w sumie trochę po naszych. Our cowardly allies have fled the field. They cannot be called true men. Dobra, strzelać. Ci kolejni nasi spitolili, no to jest. Po prostu śmieszne, bo oni nawet nie stracili jakby żadnego, nikogo. Nikt im nie padł, oni tak panikują. To jest. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle Dobra. And forging a worthy victory. Dobra, nie, nasi ci biją teraz z tymi. Ja potraciłem głównie najemników, więc mi to nie przeszkadza, nie? Bo to oni od tego są, by ładnie poginęli. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Oni od tego są. Ale w sumie poślemy jeszcze tych. Okej. Kto tu jeszcze został? Praise to our Lord. Troszeczkę tych zostałeś. No ci uciekli wszyscy. Wszyscy Węgrzy uciekli z pola bitwy. Dosłownie wszyscy. Nawet z 63 chopa uciekło tak se po prostu. Dobra, jeden oddział spanikował, widzę. Dobra. Wy się wycofajcie, chłopy. Wystrzelać ich ładnie. Koniec. Dziękuję. Straciliśmy dosyć dużo ludzi. Komputer pewnie bym mniej stracił. Ale osłabiłem Węgrów. To było wszystko zamierzone, by ich osłabić. Ja straciłem głównie najemników, więc to mi nie przeszkadza. No i my mamy Sofię. Będziemy okupować. Nie chcę niszczyć tej osady, bo jest dosyć dobra. No i dostaliśmy za to jeszcze 2000. Tak po prostu. No i mogę nawet doszkolić.
Nie jestem zadowolony z tego. Więc no, no. Na Belgrad nie ma co iść na ten moment. Ze względu na to, że po prostu komputer ma. Sinopu zaczynamy oblegać, też jak na razie nie zdobędziemy, ponieważ no, jest i tam zbyt wielu. Bym ruszył powoli, się zaczął ogarniać, kolejne oddziały dosyłać. Myślę tutaj już do Iconium. Tylko ja chcę poczekać, aż wreszcie komputer łaskawie ogarnie część tych wojsk spod Cezarei. Bo on tam ma trzy armie, jakby to no, fakt, to jest takie dwie armie pełne. I jak się z tym kurde bić? Jak na to ruszyć? No Sinop, myślę, że to będziemy teraz. Również bez problemu, trochę potracimy pewnie wojsk na Sinopie, bo tam jest generał. Ale no. Więc to jest naprawdę trochę tak śmieszne, że komputer tak się okopał przy tej twierdzy. No w sumie to jest ich jedyny taki zamek, co jest już kamienny. To jest dosyć cenna osada. I zdobycie byłoby mega dobre. No jak znajdziemy Sinop i Cezareę, to bardzo dużo terenów już na siebie. Po prostu. No i mamy postać emisariusza do krzyżowców. Dobra. Widzę, że jedna armia poszła tutaj. I to jest ta armia. Jedna została. Lepiej rozwinięć. Najsilniejsi są znowu Seldżucy. Więc to mi się nie podoba, ale tak. Jeśli chodzi o rekrutację, to ok. Tak, Trebizond. Niech będzie to. Dla spokoju. Nicea. Niech będzie to. Korynt. Lepsze wojsko. Nikozja. Niech będzie to również. Ateny. Parmy. Adrianopol, niech będzie to. To jest mi wszystko. Tak, ty idziesz tu. Dziękuję. I tak, Sofia też się robi. Mogę rekrutować Madziarów. Jestem zadowolony. To jest fajny oddział. Nie jest on drogi, ale dobra. Więc tak, wy tu. Ta nasza słabsza armia. Mogę to nazwać. Tu pójdzie. I tak, nasza lepsza armia. Czyli tak, zostawimy was. Trzy oddziały. Mogę wziąć tych. W ogóle jestem mega zadowolony. I tak, tutaj. Nie muszę mi jest, są na żółto. I teraz z drugiej strony. Zdajmy tych. Myślę, że zostawimy te cztery oddziały. Okej. Okay. I co oni tu mają? Oni mają dużo spear milicji. Więc zaraz się tym zajmiemy. Ale wpierw, ja chcę zdobyć Sinop. Więc muszę to poprowadzić. Mamy tutaj jeden oddział łuczników. Jeden oddział spear milicji. Dobra, damy radę. Się zapiszemy. Może automat to przejdzie. No, automat. I został 41. 41 tylko ludzi stracili, nie? Nagle taka grupa ludzi by to ugrała. No pewnie trudno byłoby to do ugrania. No ale muszę to poprowadzić sam ręcznie, bo komputer... Przez jeden oddział generalski nie zdobędzie tej osady. Taka jest niestety smutna prawda. Ale tak, jak teraz zdobędziemy, podniesiemy tę armię, będziemy mogli... na spokojnie, dobra. Wy to zostawcie. Wy to zostawcie. My wasz cztery oddziały tych, więc dobra. Mamy dużo oszczepników. To jest i dobrą rzeczą, i w sumie taką troszeczkę złą rzeczą. Więc dobra. Dlatego, że nasi oszczepnicy będą mieli jedno zadanie. Ponaparzać tymi oszczepami podział ich generała. W tego. Dobra. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Niszczyć tych Seldżuków. I generał tu nie ma szans, patrzcie, my ich po prostu oszczepami wybijamy. I okej, okay, stał ich trzech, dwóch, jeden stał ich generał.
dobra, nawet po... Tutaj... Jeden oddział? Nie, dwa oddziały zostały, więc no. Dobra, pomóżcie. Nie mnie ten wytrzyma. Dobra. Więc tak, generała nie ma, to już powinno pójść prosto. Myśmy zacili w sumie jeden oddział. Który mi był obojętny kompletnie. Tak, wy tak staniecie? Aby tu. Tak, wy zostawcie to, wy się wycofajcie. Jesteście już niepotrzebni. Tak. Nawet tutaj tak stańcie. I porzucajcie sobie w nich. Ładnie. Bardzo ładnie. I poślemy teraz i tych lepszych. Dobra, ci spanikowali i nie jeszcze. Bo tą ich... Gdzie jest ten drugi oddział? Tutaj jest. Skirmisherów. Dobra. I spanikowali, więc super. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Dobra. Wy w tych. I w sumie tak robimy. Nie, przestańcie uciekać. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Dobra. My lord, we have lost control of the city. Dobra, wybić ich, koniec. 139, z czego głównie ten oddział piechoty, który był na to przeznaczony. Może tam paru innych to padło, ale no. Mamy Sinop dzięki temu, który będziemy okupować, myślę. Teraz możemy zniszczyć, zmniejszymy podatki, ale i tak się niepokoją. Mogę zrobić plądruj. No ale dobra. I teraz najważniejsze. Trzeba rozbić tą armię. Oni tu mają dwa oddziały Turkomanów i Horse Archersów. Niby jest, zobaczymy jak zrobi to komputer. Jeśli on to poprowadzi mega gównianie, tak zaakceptuję to. To mi się na to zgadzam, a w innym wypadku tak, więc dobra. Będą pewnie bunty w Sinopie. Ale rozbiliśmy ich armię. Pierwszą. Ktoś mi odpowiada, jak mówię, panie Cezarea z tymi armiami, to w sumie Turcy Osmańcy są w mega złej sytuacji, bo potem zbiorę wojska i chciałbym zdobyć Adanę. Jak Adana wypadła. Oj, Cezarea, to pytam, na D coś tam jest. Może wtedy się skupić na Gruzji. Na Gruzji, pewnie to zajmą. Sinopie się buntują. No i nas zajął kupca, niestety. Mogłem splądrować ten Sinop, byłoby więcej spokoju tam. Generał, bierzemy go. Weźmiemy. I dobra, w Sinopie nadal się niepokoją. Co mi się nie podoba. No dobra.
Więc tak, ja bym stąd wziął was, was i was w sumie. No dobra. Więc tak, wyjdziecie tu. Tu mógłbym jakieś oddziały. Okej, dobra, was może rozbijemy, weźmiemy sobie tych. Okej, a wy... Waszym celem będzie dobicie tych. Dobicie ich, to jest wasz cel. Dobra, kupce jest tu przejęte. Wieści rodowe, ale tak, budowa w Durazzo. Próbujemy te dwa oddziały w Smyrnie. Nic nie buduję, bo nie chcę tego budować, bo nie lubię balist używać. Iralkion kościółek. Rodos, nie będą te drogi. Arta. To, to też w sumie będę je potem, myślę, przerabiać na osadę. No ale myślę, że wam tutaj podziękuję za uwagę i po prostu widzimy się w następnym odcinku z Medievala. Na razie.